Masz zbajerowanego kompa, pełnego LEDów w środku, migających jak Boże Narodzenie była choinka, ale twoja obudowa nie ma bocznego panelu z oknem, a chciałbyś się pochwalić przed kolegami? Masz trzy wyjścia. Używać otwartej obudowy, zbierającej tony kurzu z otoczenia, albo kupić obudowę z oknem, albo obejrzeć ten film. Cześć, to Kulwon i dziś pokażę ci, jak przerobić pełną blaszaną obudowę w taką zbajerowaną wizualnie, której znajomi będą ci zazdrościć. Pacjentem, na którym będę wykonywał operację, nazwijmy to tuningu, będzie w miarę tania i wiekowa już obudowa Zalman Z3, do której dorzuciłem LEDy RGB z Biedronki, wpięte w płytę główną, także umożliwia mi to sterowanie z poziomu aplikacji na kompie. Jak widać, same LEDy no świecą, ale przy otwartej obudowie to tak nie wygląda to zbyt majestatycznie. No to czas przejść do działania. Na początek wezmę panel boczny z tego Zalmana. I na moim stole roboczym, czyli studni, zacznę od odmierzenia około 10 mm od załamań wytłoczenia tej obudowy. No i teraz szlifierka kątowa do ręki i po wyznaczonych liniach przecinam blachę obudowy. Nie docinam do samego końca przy narożnikach, bo narożniki chcę zrobić takie delikatnie zaokrąglone. No i pamiętajcie oczywiście o BHP, nie? Osłona na tarczę, okulary ochronne. Nie bierzcie w tym miejscu przykładu ze mnie. W związku z tym, że narożniku nie docinałem do ostrych kątów, to teraz muszę dopracować w nich wspomniane wcześniej właśnie zaokrąglenia. Jako że pocięcie kątówką no nie wygląda to zbyt pięknie, to całość trzeba doszlifować. Znaczy ja jestem wygodny, to użyłem tutaj szlifierki trzpieniowej. Ale można to zrobić oczywiście bez problemów jakimś pilnikiem. Nawet kątówką to można zrobić tylko starczą do szlifowania, nawet taką papierową, delikatnie manewrując i można ładnie sobie te narożniki wyprowadzić. Należy pamiętać też o tym, że po cięciu szlifierką kątową pozostają bardzo ostre krawędzie, które się bardzo łatwo skaleczyć i które pasuje wygładzić. Ja to ponownie wykazałem się swoim lenistwem i użyłem trzpieniówki, a do samego dogładzania już użyłem gąbki ściernej. Można oczywiście całość wyczyścić taką gąbką albo nawet zwykłym papierem ściernym. Po dokładnym oszlifowaniu warto zabezpieczyć tę blachę przed rdzewieniem. Ja to psyknąłem jakimś sprayem koloru czarny mat. No to teraz czas na okno. Do tego celu kupiłem sobie w markecie budowlanym szybę plexi 50x50 cm grubości 2 mm. Trzeba ją tylko dociąć tak, żeby pasowała do wytłoczenia, jakie jest w mojej obudowie. Pamiętajcie, tej folii zabezpieczającej nie zdejmujcie z plexi wcześniej niż przed montażem, no bo plexi to jest jednak plastik i taka folia chroni przed porysowaniem tego w momencie, gdy przy niej pracujemy. No i szyba gotowa.
Teraz tylko zdjąć folię ochronną, wkleić plexi do blachy i gotowe! Ale chwila. Gulfar, czego tu mają zastraszyć koledzy? Przecież to zwykła obudowa z oknem. No okej, okay, no masz rację. To teraz pora na tworzenie wyjątkowości. Najpierw przygotowany wcześniej projekt, który trzeba wydrukować. Teraz wydrukowany projekt, a właściwie jego lustrzane odbicie, podkładamy pod naszą szybę. I solidnie mocujemy, żeby nie miał możliwości się przesunąć. No i w ruch idzie moje ulubione narzędzie, czyli Dreamer akumulatorowy z malutkim, okrągłym frezem. Po liniach, które wyznacza projekt, przy pomocy frezu graweruję całość. Jakby ktoś jeszcze nie zauważył, jest to moje logo kanału. Graweruję mniej więcej na głębokość około 0,5 mm. Po grawerce całość warto przeczyć czystą szmatką. Teraz pora na odklejenie projektu od plexi. No i tak się prezentuje szyba świeżo po grawerce. A teraz pokażę wam magię. Zobaczcie, co się dzieje z grawerką po podświetleniu całej szyby od boku. No ale okej, póki co stop ekscytacji. Pora teraz na zdjęcie folii zabezpieczającej. Jeszcze raz szybkie spojrzenie na efekt podświetlenia i pora brać się za montaż szyby do blachy. Cóż to za do it yourself bez kleju na gorąco, prawda? No niestety, mimo że mocowanie wydawało się mocne, po czasie klej puścił. Dlatego lepiej zastosować coś mocniejszego, pokroju na przykład Poxipol. Nie pozostało mi nic innego, jak założyć gotowy panel boczny do komputera i podziwiać efekt końcowy, który nawet na mnie zrobił mega wrażenie. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że podoba się wam taka obudowa. Także dzięki, pa! She said, it will never go away. I know, there is nothing left to say. Can we try to hold on just for now? Even if we don't know how to show them what we're all about.